Białej Piskiej otworzył Pfizer. Debiutujesz u nas na wydarzeniu. Jak wrażenia? Wrażenia bardzo fajne, super towarzystwo, super ludzie, super, super, wszystko jak najbardziej. Twoja najnowsza piosenka, Ciało bez wartości, już jest na YouTubie, czy dopiero będzie? Już jest, ukazała się 16 lipca, no i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Piosenka już na YouTubie, a co dalej? Kolejne piosenki, płyta, trasa? No, kolejny utworek się ukaże jesienią, powiedzmy połowa października, no na trasa jak najbardziej, mamy poukładane koncerty po kolei, no i gramy. Dziękujemy, do zobaczenia. No, trzymajcie się. Disco Adamus złapany prosto po swoim koncercie. Który to już twój występ na gali disco w Białej Piskiej? Słuchajcie, to jest tak naprawdę mój pierwszy występ, dopiero zacząłem komponować piosenki i jestem. Super, fajnie się tu bawię, fajna atmosfera, fajni organizatorzy, ekstra. Czyli mamy kolejny debiut, bardzo za tym się cieszymy. Poza tym, że świetnie śpiewasz, zauważam, że również bardzo dobrze tańczysz. Czy trenujesz, czy to tak spontanicznie przychodzi? Słuchaj, ja kiedyś tańczyłem w latach 90. breakdance, hip-hop, także teraz to jest tylko tak jakby troszeczkę mojego tańca. A tak to oczywiście jestem dyplomowanym choreografem, instruktorem tańca, gdzie oczywiście spod moich rąk troszkę osób wyszło, także... To jestem zaszczycona, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś razem zatańczymy, byłoby miło. Ale Nawet w parze? Oczywiście, a też trochę umiem, to byśmy się dogadali, no fantastycznie. Nie tylko disco polo zauważam, również rap, hip-hop, też się zdarza pisać takie piosenki? Tak, oczywiście tu współpracuję razem z Mirosławem od Was i robimy i disco polo, i dance, i hip-hop, i teraz nawet jest numerek będzie rockowy, zrobimy coś w stylu rocka, oczywiście łączę gatunki, style, wszystko po kolei. Mieszam. Po prostu bawię się muzyką. Mieszamy style, łączymy gatunki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na parkiecie następnym razem. Dziękuję serdecznie. Niech moc będzie z Tobą. Fausti, pierwszy kobiecy skład podczas dzisiejszej gali. Dziewczyny, jak było na scenie? Bardzo fajnie, energia, moc. Także bawiłyśmy się świetnie. Fantastycznie. Widziałam, że świetnie czujecie się na scenie. Zero tremy, zero wstydu. Pełna moc. Oczywiście, bo robimy to, co lubimy, sprawia nam to wielką przyjemność i oddajemy całe siebie po prostu w tym wszystkim. Oddajecie całe siebie, przepięknie wyglądacie, ja naprawdę zazdroszczę tego błysku. Czy mam nadzieję, zobaczymy się jeszcze raz na gali disco w Białej Piskiej? Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócicie. Do zobaczenia. Trzecia zespołu na Zero. Panowie, macie wielu fanów w Białej Piskiej. No tak się składa, że nie tylko w Białej Piskiej, ale w całej Polsce, na pewno w całej Europie. Graliśmy w Europie z dawnych lat, więc no fani są wszędzie, tak? A szczególnie w internecie. Było dużo tańca, dużo pięknej muzyki. Co przed Wami? Jaki następny krok? Jesteśmy na etapie nagrywania teledysku do pewnej piosenki, tytułu nie mogę zdradzić. Teledysk jeszcze w klimatach letnich, więc powiedzmy, że jak będą chłodne dni, puścimy coś jeszcze ciepłego. Bardzo czekam i myślę, że wszyscy wasi fani z Białej Piskiej również. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Mr. Knight, ile to już dokładnie lat na scenie? Początki zespołu sięgają 1993 roku, więc prawie 30 lat. Nie, no nie takie 30, to rok mojego urodzenia, także nie takie 30, halo, halo. Który raz w Białej Piskiej? W Białej Piskiej jesteśmy po raz trzeci. Zawsze z wielką przyjemnością tutaj przyjeżdżamy, bo naprawdę atmosfera jest fantastyczna, super ludzie, super publika. Dlatego zawsze przyjmujemy z największą radością zaproszenie na tę imprezę. Bardzo się cieszymy, macie naprawdę wielu fanów. Ten tłum na scenie, mimo już późnej godziny, ludzie tańczyli, bawili się. Także ja mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
Również to wszystko zależy od organizatorów. Jeśli nas zaproszą, no to nie widzę przeszkód. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia również, pozdrawiamy wszystkich. Zespół po naszemu. Mogłabym naprawdę powiedzieć, że jesteście tutaj bardziej niż u siebie. Nie zliczę tych wszystkich występów, które daliście tutaj w Białej Piskiej. I solo, i w zespole. Było tego naprawdę dużo. Dokładnie, gramy tutaj bardzo często. Ostatnio graliśmy na Wośpie, ja grałem tutaj wcześniej sam. Teraz dołączył Krzysiu, Ania, tworzymy mega trio zwane po naszemu. Mamy nadzieję, że daliśmy dużą dawkę pozytywnej energii, dużo adrenaliny i mamy nadzieję, że zobaczymy się tu jeszcze częściej. Na pewno, myślę, że tak, ponieważ publiczność sama wywołała Was na pis. To na pewno fantastyczne uczucie. Bardzo miłe na pewno. Bardzo miłe na pewno. Było nam niezmiernie miło. No. W takim razie czekamy na kolejne Wasze występy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy i byśmy bardzo chcieli jeszcze zaprosić na naszą premierę pod tytułem Carpe Diem, która będzie już niebawem. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Musisz się starać, próbować walczyć, a jak to nie przynosi skutku.